Elo, 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 cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się wapnowaniem, czyli tak dokładniej mówiąc będziemy rozsiewali wapno. W tej serii już pokazywałem wam dwa razy, w jaki sposób się to robi, a zważywszy na to, że te dwa odcinki się bardzo fajnie przyjęły, to postanowiłem, że nagram jeszcze trzeci odcinek z tego wapnowania, tylko że tym razem użyję innego rozsiewacza. Będzie to rozsiewacz pobrany, bo to będzie taki mod, który zaraz oczywiście wam pokażę, bo zawsze pokazywałem wam taki zwykły rozsiewacz, który już jest oczywiście w grze i ten rozsiewacz był właśnie używany w tych dwóch odcinkach. Ale oczywiście wszystko wam pokażę. Teraz tylko chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że jest to odcinek 116, jak dobrze pamiętam, a w poprzednim odcinku pokazywałem wam obrządki u moich krów. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to oczywiście was tam zapraszam, odsyłam. I co? Bardzo fajny to był odcinek ogólnie, więc wpadajcie tam oczywiście po obejrzeniu tego materiału, a ja teraz już lecę sobie z tym 116 odcinkiem. Dobra, więc tak moi drodzy, wezmę sobie oczywiście tutaj mojego pięknego fendika. I to co chciałem wam powiedzieć jeszcze, że będę wapnował te pole, które jest przede mną. Tak, to właśnie jest te pole. Jeśli dobrze pamiętacie, jest to pole, na którym była zasiana marchew. I tak te pole właśnie wygląda. To nie jest takie zwykłe ściernisko, ale zważywszy na to, że już jest pokazane, że wymaga wapna, to powiedziałem sobie, a czemu by nie nagrać takiego odcinka, tylko że z trochę innymi, z innym sprzętem. Chyba wiecie o co chodzi. Więc moi drodzy, tu sobie oczywiście jeszcze puszczę mojego pracownika, bo jemu tutaj zostało mu troszeczkę do zrobienia. Tu jeszcze ma trochę wolnego miejsca, więc oczywiście to wszystko sobie ogarnę. I tak w międzyczasie będę wam opowiadał tutaj kilka ciekawych rzeczy, oczywiście na temat farminga jeszcze 25, który swoją premierę będzie już miał niedługo, co nie? Czyli za ile? To dzisiaj jest 8, więc za miesiąc i 4 dni. Otóż to moi drodzy, więc wszyscy wyczekują nowego farminga. Ja oczywiście też wyczekuję i chciałbym, żeby ten nowy farming na moim kanale wszedł z buta i żeby była ta seria naprawdę, żeby ta seria była naprawdę bardzo fajna i taka dla wszystkich do oglądania. Dobra, lecimy sobie szybko teraz do sklepu moim fendzikiem. Oj, tutaj sobie przejdziemy do tego ziomka. I tak ogólnie ten odcinek taki też troszeczkę pogadankowy, bo te wapnowanie już wam pokazywałem kilka razy, więc to nie jest coś takiego, co trzeba studiować co chwilę. Znaczy jest to ważne, ale raczej jak ktoś obejrzy jeden odcinek, to już raczej będzie już później wiedział. Zaiste nie trzeba oglądać odcinka tylko po to, żeby coś nauczyć, można też oglądać dla mnie. Więc dobra, chodzimy sobie tutaj na P oczywiście moi drodzy. I wchodzimy sobie w rozsiewacze i mamy tutaj takie piękne, tutaj zwykłe rozsiewacze mamy do tego momentu, więc jest ich tylko 4, bardzo mało, co nie? Mam nadzieję, że tutaj Giant Software zmieni to i doda kilka innych tych rozsiewaczy, będzie mi bardzo miło jak tak zrobią. Oczywiście wiem, że oni tego nie oglądają, ale może im napiszecie jakiś komentarz tam na Instagramie czy gdzieś. Kondi powiedział, żebyście dodali nowy rozsiewacz. Dobra, oczywiście żartuję. Ale tak, dodałem sobie tych rozsiewaczy naprawdę bardzo sporo, bo tu mamy takiego jednego. Zawsze używałem tego z firmy Bredal. Tak, to jest taki rozsiewacz właśnie. On tu ma troszeczkę opcji tych modyfikacji. Jest to bardzo spoko rozsiewacz, ale chciałem sobie coś innego teraz załatwić. Pobrałem sobie takiego, tylko że tu nie ma pokazane ile ma metrów szerokości tego rozsiewania. Tu mamy już 3 takie o różnych parametrach, jak widzicie, tutaj tak. Ale ich dzisiaj nie będziemy użytkowali, bo i tu mamy jeszcze takie mody, tylko że to są takie rozsiewacze do nawozu. Tu mamy taki do wapna i tu mamy jeszcze to. Zastanawiałem się dosyć długo, którego wybrać dzisiaj, ale moi drodzy, wybiorę sobie tego z firmy Jan. Jan Lancer Maximus. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o nim, bo według mnie no jest turbo kozak. Ustawienie kół i to aż tyle. To naprawdę jest aż tak dużo. A bo tu się kilogramy zmieniają, tak?
Ciekawe, dobra. Ale ja go nie kupię, ja sobie go wypożyczę oczywiście, bo mi nie stać na takie drogie rzeczy. Ja oczywiście, moi drodzy, zbieram na co? Ja zbieram, gdyby ktoś nie wiedział, zbieram na nowe pole, a oprócz nowego pola chciałbym jeszcze sobie zakupić... chciałbym sobie jeszcze zakupić, oprócz tego, moi drodzy, jeśli ktoś nie wie, to chciałbym sobie zakupić nowy ciągnik. Myślałem nad jakimś New Hollandem, albo... no tak właśnie, bo wszystkie moje ciągniki, traktory, które mam, to są takie, wiecie, no, zielone. A chciałbym też, żeby był taki troszeczkę innego koloru jeden chociaż. Dobra. Wejdźmy sobie stąd w taki sposób. Kliknijmy sobie C. No jest taki rozmiarów. Okej, w miarę. To nie jest tak, że to jest tutaj przerost treści nad, tak? Treści nad formą, formę nad treścią. Formę nad treścią. Albo treść na twarz, nie pamiętam dokładnie. To jest taki w miarę ok. I teraz tak, oczywiście potrzebujemy jeszcze wapno, więc dlatego sobie wchodzimy tutaj na worki typu Big Bag, najlepiej chyba. I mamy wapno, więc sobie kupimy oczywiście. A niech będą dwa, zobaczymy ile tutaj to. Ile tutaj się zmieści, bo już nie pamiętam ile było napisane. Klikniemy sobie oczywiście tak, żeby sobie sprawdzić. Dobra, uzupełniamy. O, jest dosyć tego miejsca dużo, więc chyba jeszcze będę musiał kupić dwa worki, tak mi się wydaje. Albo jeden jeszcze. Tak, chyba jeszcze jeden będę musiał kupić. Ale czekajcie chwileńkę. Dobra, tyle już to jest procent. Dobra. Dobra, kupimy sobie jeszcze jeden, to szybkociutko, tak. Kup oczywiście, tak. O, tam jest, więc sobie do... uzupełnimy. I moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie takie typowe odcinki. O, w ogóle ale mało paliwa w tym moim fendzie. Czy chcecie takie typowe odcinki, jeszcze tak jest zepsuty ten fen. Ja go dopiero co naprawiałem, moi drodzy. Serio wam mówię, przybył niedawno odcinek z naprawiania maszyn. Macie to? I on jest znowu tak zepsuty. Masakra. Czy chcecie więcej odcinków typu takie, które już się pojawiały, czy jakieś takie nowe? Wydaje mi się, że wszystkie są nowe, ale to też jest takie pytanie, które możecie odpowiedzieć w komentarzach oczywiście, więc... Ło! Więc oczywiście odpowiadajcie w komentarzach, ja na wszystko odpowiem. Ostatnio widziałem taki fajny komentarz, ktoś mi powiedział, żebym kupił do końca tygodnia Fenda Viro, jakoś tak. Bardzo fajny komentarz, oczywiście dawajcie więcej takich i ogólnie ten pytający, będzie mi bardzo miło. I dziękuję wszystkim za łapeczki w górę, za subskrypcję i za wyświetlenia. Mam nadzieję, że mi coraz lepiej. Lecimy z odcinkiem. Dobra. Jedyne co tu musimy zrobić w sumie, no to jest chyba włączyć, co nie? Bo tu nie trzeba nic rozkładać, nic opuszczać, ani nic. Więc moi drodzy, zróbmy tak. Kliknijmy sobie B i rozszywajmy sobie. I tak jak chciałbym wam powiedzieć, to moi drodzy, to co ja chciałem wam powiedzieć? A, bo już zapomniałem, czekajcie. To jest fakt na pewno taki, że ten rozsiewacz ma mniejszy zasięg niż ten mój ostatni, który pokazywałem wam. Czyli ten zwykły, bez modyfikacji, chyba wiecie o co chodzi. Jakby ja nie robię to specjalnie po to, żeby było gorzej zrobione, tylko czy tam dłużej. Nie chodzi, żeby po prostu przetestować, zobaczyć jak in real grze to wygląda. Bo to mnie też zawsze interesuje i mnie to ciekawi, dlatego tak właśnie to robię i sobie testuję tak dla fanów po prostu. Jak sprawdzałem, też tych modów do rozsiewaczy nie ma jakoś nie wiadomo dużo i dlatego tak właśnie postanowiłem, że w tym odcinku sobie przetestujemy tego rozsiewacza takiego pięknego. Co? Dobra. Oczywiście rozsiewanie nie jest trudne, bo wystarczy, że klikniemy sobie B. Oczywiście prędzej musimy napełnić sobie wapnem, no i klikamy B. W taki sposób się tutaj rozsiewa to nasze wapno. W zależności od tego, jaki macie rozsiewacz, bo w niektórym macie jakieś tam opcje inne, więc jeśli macie tego, to sugerujcie się tak jak ja robię. A jeśli macie jakiś inny rozsiewacz, no to wtedy jak macie tą swoją taką pokazaną tą rubrykę z tymi wszystkimi rzeczami, to wtedy tym się sugerujcie, patrzcie tu z tych palet po tych marchewkach zaszczanych. Nie wiem czemu tak się działo z tą głupią maszyną. Zapomniałem o tym ogólnie powiedzieć. Ta maszyna od tych marchewek ma coś nie halo z tymi, z... moi drodzy, z czym? A, z tymi skrzynkami do tego, jak się daje do tych marchewek, do tego zbieracza, co nie? Tam jest coś nie halo,
bo czasami jest tak, że te skrzynki się nam pokazują w trzech ilościach, nawet jak zakupimy cztery. Więc to zapomniałem powiedzieć ogólnie, to jak ktoś ten, to niech napisze tam na dole w komentarzach pod tym odcinkiem z tego zbierania tych marchewek, z tych wykopek marchewek. I co jeszcze chciałem ogólnie powiedzieć, to że już na niedługo mój drogi ten farming 25, czyli coś mega ważnego. Coś, co jest istotnie powiązane z moim kanałem. Jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, jak ten farming będzie wyglądał. Za tydzień wam wrzucę, nawet mniej niż za tydzień, wrzucę wam odcinek o nowych rzeczach w tym farmingu 25, bo Giant Software nam porzucił kilka ciekawych rzeczy, więc na pewno nagram taki odcinek. Jeśli macie jakieś tam swoje rzeczy, które chcielibyście, żeby były w odcinku związane z tym farmingiem, to też napiszcie w komentarzach. Oczywiście wszystko będę chciał uwzględnić. A tak poza tym, no to moi drodzy, co, no ten jeden miesiąc niedługo już będzie, trzeba, ja już niedługo zakupię sobie tego farminga, bo on chyba tam kosztuje w okolicach 200 zł, co nie, jak dobrze pamiętam oczywiście, więc nie jest to coś takiego niewyobrażalnie dużego, co nie, to jest jeszcze taka w miarę okej cena, wydaje, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem jak to tam u was wygląda, czy według was to jest okej cena, czy trochę za duża, bądź za mała. Nie wiem, jak to tam ludzie twierdzicie. No i tak to właśnie jest. Ja sobie po prostu zwykłego kupię tego farminga, nie będę od razu kupował jakichś tam dodatków czy czegoś. Może nie wiem, jak to w ogóle działa, czy to jest opłacalne, czy jak to tam wygląda. Jeśli ktoś wie, no to niech napisze, czy się bardziej opłaca jakieś takie wersje kupować, czy nie. Ja zawsze kupuję standardowe i najwyżej później sobie to kupuję DLC. No ale to wiecie, to już zależy tylko od odcinka, bo tylko zależy tak, jak wy sądzicie i nawet jeśli obliczycie to jakoś w jakiś sposób, to piszcie, bo jestem mega ciekawy, wszystkie komentarze czytam, staram się odpowiadać. Dobra. Całego pola nie będę robił, bo wiecie co, bo muszę zrobić jeszcze zdjęcie do miniaturki, ale no tutaj już dużo mi w sumie nie zostało, bo tylko no, taka tutaj cząstka malutka. I później oczywiście zrobimy sobie tutaj kultywatorem. Skultywatorujemy to. O, chyba dobrze powiedziałem. Zwykłe kultywatorowanie będzie. A później no to oczywiście albo pszenica, bo tak jak sobie tu sprawdzałem. O, zapisywanie jest. Tak jak sobie tu sprawdzałem, no to mogę jeszcze sobie tutaj zasiać albo pszenicę, albo jęczmień. Więc jedno z tych na pewno sobie w tym dzisiejszym odcinku ogólnie sobie będę siał. Tu mamy, tu jest ta marchew, widzicie jak pozbierana, pieniowanie, tutaj chyba wapna nie będę musiał dawać. Tu mamy to tę rzodkę woleistą, którą niedługo będę musiał tutaj sobie skultywatorować, więc ten odcinek na pewno też się pojawi. Teraz tak wam tylko mówię co i jak. A tu dalej mamy już pszenicę, tam jest rzepak, tam są moje krówki oczywiście. I tak to ogólnie wygląda moja cała gospodarka. Jeśli chcecie, bądź macie jakieś pomysły na jakieś odcinki jeszcze związane z farmingiem, oczywiście w farmingu, to dawajcie znać w komentarzach, ja na wszystko odpowiadam oczywiście, ale będę brał pomysły, więc to w sumie w tym odcinku by było na tyle, moi drodzy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności, który oglądacie ten materiał. I do następnych odcinków. I co? Trzymajcie się i to by było na tyle. No to naura.